Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Kim oni są. Porozmawiamy sobie o firmie TMF Group, a moją rozmówczynią będzie Joanna Romańczuk, dyrektor regionalna TMF Group na Polskę oraz Ukrainę. Posłuchajcie, a za chwilkę będziecie wiedzieli, kim jest TMF Group, czym się zajmują, skąd się wzięli oraz jakie świadczą usługi. Miłego słuchania. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Romańczuk, dyrektor zarządzająca na Polskę oraz na Ukrainę w firmie TMF Group i porozmawiamy sobie właśnie o TMF Group. Cześć Asiu. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu BSS bez tajemnic i do takiej szczególnej serii, którą jest Kim oni są, w której przedstawiamy biznesy, które świadczą usługi dla biznesu. No to zacznijmy od tego, kim jest TMF Group i kiedy powstała ta spółka? TMF Group jest globalną firmą, która powstała pod koniec lat 80., a w Polsce jest na rynku już ponad 25 lat. Także mamy długą historię. Globalnie jesteśmy obecni w ponad 80 krajach i lokalizacjach. Mamy biura właściwie na wszystkich większych rynkach. Czyli w Polsce od 25 lat i Polska była w tym pierwszym koszyku państw, do których się TMF rozrastał, czy w kolejnym jakby rozdaniu? Firma powstała w 1988 roku, tak? Więc gdzieś tam rozpoczęła się ekspansja na inne rynki. Natomiast Polska zdecydowanie była wraz z innymi krajami w Europie Środkowo-Wschodniej w tym pierwszym koszyku, takim kołem zamachowym dla obecności firmy w regionie. I gdybyśmy mieli teraz przyjrzeć się tej organizacji, którą ty masz pod sobą w Polsce, chociaż wiemy, że obsługujesz również rynek ukraiński, to w przypadku Polski jak duży jest w tej chwili TMF Group? TMF Group w Polsce to dwa biura w Warszawie i w Katowicach i w sumie ponad 500 osób w spółce TMF Poland. Mamy jeszcze drugą spółkę, RDC, to jest taki nasz shared service center i tam w tej chwili pracuje ponad 300 osób. Także jesteśmy w sumie jako organizacja dosyć silnym graczem na polskim rynku, bo w obu spółkach mamy ponad 800 pracowników i są to zarówno role lokalne, regionalne, jak i globalne. Rozumiem, że ty zajmujesz się tą częścią stricte biznesową, czyli tym outsourcingiem, który świadczycie na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ja już tu trochę odkrywam karty, ale teraz resztę zostawię pola tobie. Jakbyś mogła powiedzieć, czym de facto TMF Group się zajmuje? Co jest waszym tym core biznesem? Tak, dziękuję za to. Naszym core biznesem jest outsourcing usług w zakresie procesów kadrowo-płacowych, księgowo-podatkowych oraz szeroko rozumianego sekretariatu korporacyjnego. Czyli na rzecz naszych klientów przejmujemy realizację ich procesów dla ich pracowników albo na ich rzecz, jeżeli chodzi o rozliczenia z urzędami i składanie deklaracji. Także to jest nasza korowa działalność. Usługi dotyczące sekretariatu korporacyjnego, czyli takiej asysty prawnej, ale nie zajmujemy się doradztwem. Okej, ale może ze dwa zdania więcej na temat tego sekretariatu korporacyjnego? Tak, oczywiście. Sekretariat korporacyjny obejmuje, powiedzmy, od samego, z perspektywy inwestorów zagranicznych wchodzących na polski rynek, pomagamy im się na tym rynku osadzić, tak? Mogą od nas kupić spółkę gotową, spółkę z o.o., mogą skorzystać z naszego adresu rejestrowego, pomożemy w tych wszystkich proceduralnych działaniach związanych z tym, żeby spółka w Polsce mogła funkcjonować i to jest taki w dużym uproszczeniu. Zajmujemy się też oczywiście rejestracją UBO, to ostatnio jest głośny temat, czy wszystkim związanym z takim governance'em spółki, składaniem sprawozdań i tak dalej. Okej, okay. Czyli jesteście takim partnerem spółki od pierwszego dnia, kiedy ona w ogóle myśli o tym, żeby sobie wejść do Polski. Aż po likwidację, bo tym też się zajmujemy, ale oczywiście tego nie życzymy naszym partnerom. Okej, okay. A pomiędzy wejściem a likwidacją jest cały zakres usług tych finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Jakbyś mogła trochę scharakteryzować te usługi?
Oczywiście. Więc zaczynając od usług kadrowo-płacowych, zajmujemy się, znaczy przede wszystkim kluczowy jest system. Tak, w tej chwili właściwie większość nowoczesnych usług opartych jest o system. My pracujemy albo na naszym systemie, albo na systemie klienta, to w zależności od tego, jakie są tutaj potrzeby i preferencje. Zajmujemy się wszystkim związanym z naliczeniem wynagrodzeń, realizacją tych przelewów, realizacją zleceń związanych z PPK, ale prowadzimy także administrację kadrowo-płacową, rozliczenie czasu pracy, czyli szerokie spektrum. Z perspektywy spółki, jeżeli myślisz, że twoją korową działalnością jest produkcja samochodów na przykład, tak, to niekoniecznie chcesz inwestować w to, żeby zwłaszcza w Polsce, gdzie te przepisy dosyć szybko się zmieniają, mieć super wykwalifikowany zespół, który właśnie będzie śledził te zmiany w prawie pracy, tak? Bo możesz ten proces wyoutsourcować do profesjonalnego podmiotu, takiego jak TMF, który to za ciebie zrobi. Podobnie dotyczy to także procesów księgowych. Obsługujemy tutaj pełne spektrum procesów księgowych albo w zależności od tego, jaki model biznesowy klientowi bardziej odpowiada, mogą to być wybrane elementy. Takim dosyć popularnym jest tak zwany last mile, kiedy jakby klient prowadzi całą księgowość u siebie, a my tylko robimy ten ostatni krok. Myślę, że w ogóle taka specjalizacja z mojej perspektywy, tak, czyli funkcjonowanie w środowisku, gdzie mogę się skupić na tym, co jest moim korowym biznesem, a wszystkie procesy administracyjne czy back-office'owe mam zaopiekowane przez profesjonalne podmioty, to jest super rozwiązanie. I to widzieliśmy na przykład w tej pandemii, gdzie wszyscy ci, którzy mieli procesy payrollowe czy księgowe wyoutsourcowane, jakby nie mieli tego problemu, o co będzie, bo myśmy się tym zajęli. No to dotknęliśmy już tutaj troszeczkę tego obszaru klienckiego. Jakbyś mogła scharakteryzować, kto jest takim typowym klientem dla twojej firmy? Mam tutaj na myśli tak jakby dwojakie spojrzenie na ten temat, czyli jeden to branżowe, czy możemy sobie na przykład zrobić jakiś koszyk branż, które zdecydowanie korzystają na przykład z waszych usług, czy też nie ma to większego znaczenia. No i dwa, które usługi tak naprawdę cieszą się największą popularnością wśród klientów. Myślę, że jeżeli chodzi o branżę, to jesteśmy tutaj absolutnie agnostyk, tak? To znaczy z perspektywy naszych usług branża właściwie jest bez znaczenia, dlatego że każda firma, która ma swój wewnętrzny dział księgowy czy kadrowy, może skorzystać z tego, że wyoutsourcuje te procesy na zewnątrz. Niewątpliwie w Polsce mamy dwie największe praktyki, czyli payroll i księgowość. Payroll jest w Polsce większy i powiedzmy pod względem ilości pracujących osób czy ilości klientów niż usługi księgowe, no, ale ciągle mówimy o powiedzmy liniach biznesowych, gdzie pracuje po 150-200 osób, tak? Więc to są bardzo znaczącego rozmiaru operacje. Myślę, że korzystanie z usług takich firm jak TMF, bo jesteśmy firmą globalną, jest szczególnie opłacalne w kontekście regionalnym. Ponieważ możemy zapewnić konsolidację, jesteśmy obecni właściwie w większości krajów, gdzie prowadzi się duży biznes i to daje olbrzymią korzyść, tak? Z perspektywy globalnych firm, że mają jednego dostawcę, jeden standard. Więc myślę, że takim dodatkowym plusem korzystania z TMF-u jest nasza globalna obecność i to, że mamy możliwość świadczenia tej usługi nie tylko w kontekście obecności lokalnej, ale także właśnie regionalnej czy globalnej. Natomiast branżowo właściwie każdy, jeżeli chodzi o rozmiar naszych klientów, też tutaj nie mamy żadnych preferencji. Czasem mamy klientów, którzy zatrudniają startupy, to jest bardzo wdzięczny typ klienta. Oni się właśnie mogą skupić na tym, nad czym muszą się skupić, czyli rozwojem biznesu. My się zajmiemy całą resztę, ale mamy też olbrzymie spółki z wieloletnią tradycją, z którymi pracujemy. Także tutaj myślę, że właściwie każdy, kto nie chce albo widzi korzyść z oddania procesów na zewnątrz, skorzysta z tego, żeby pracować z profesjonalnym podmiotem outsourcingowym. Wspomniałaś tutaj na samym początku naszej rozmowy o tym, że jesteście globalną spółką, która jest obecna w kilkudziesięciu krajach. No i też ten benefit, że jesteście dobrym partnerem dla klientów,
którzy są też globalni, tak? No bo mogą korzystać z usługi tej samej firmy w różnych krajach. A powiedz mi, czy na przykład ja, gdybym prowadził firmę w Niemczech, to mógłbym skorzystać z waszych usług w Polsce, czyli taki transgraniczny outsourcing? Mógłbyś skorzystać z naszych usług, oczywiście. Pytanie tylko w jakim zakresie, ale oczywiście jak najbardziej tak. No nie bylibyśmy ci w stanie naliczyć payrollu pewnie niemieckiego, natomiast nasi koledzy w Niemczech jak najbardziej tak. Okej, czyli tutaj mamy to bardziej przypisane do obecności was na konkretnym rynku, czyli działacie... I znajomości lokalnych przepisów, tak. W zakresie zgodności z wymogami niemieckimi wtedy nie rekomendowalibyśmy skorzystanie z usług naszego biura niemieckiego. Okej, dobra, to teraz ja bym chciał dotknąć jeszcze jedną rzecz, bo powiem tak, że widzę, że korporacje, w zasadzie nawet nie korporacje, co organizacje outsourcingowe, które są profesjonalistami w obszarze usług, które świadczą, bardzo często też analizują różnego typu trendy rynkowe. Wy w ramach TMF-u globalnie również przeprowadzacie pewne takie analizy. Co jest waszymi flagowymi raportami? Dziękuję ci za to pytanie. Naszym flagowym raportem jest tak zwany Global Business Complexity Index i to jest bardzo wnikliwe porównanie łatwości, z jaką przychodzi przedsiębiorcom realizować biznes czy powiedzmy prowadzić działalność gospodarczą w większości rynków na świecie. To badanie obejmuje 77 chyba jurysdykcji, gdzie bierzemy pod uwagę zarówno powiedzmy całość środowiska legislacyjnego, stabilność przepisów, ale także kwestie związane z obiegiem dokumentów, czy to jest papier, czy to jest podpis elektroniczny, kwestie konieczności sporządzania dokumentów urzędowych w lokalnych językach. Brane są pod uwagę także rodzaje danin publicznych, czyli powiedzmy podatki, ZUS, inne świadczenia, ale także na przykład elementy składające się na wynagrodzenie pracowników, tak? I ten raport to jest bardzo ciekawe studium tego, jak rozmaite rządy w rozmaitych sytuacjach, w których się znajdują, radzą sobie z tymi wyzwaniami dnia codziennego, żeby przedsiębiorcy mieli poczucie bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia działań. Także zachęcam do pobrania tego raportu, jest na naszej stronie internetowej, bardzo ciekawa lektura, bardzo taka otwierająca oczy i dla mnie bardzo inspirująca. To link do tego raportu oczywiście zamieścimy do opisu tego odcinka, a powiedz jeszcze, jak często ten raport się pojawia? Raport publikujemy raz w roku, on zawiera takie pogłębione studium w postaci suplementów, które się ukazują w późniejszym terminie, natomiast z reguły pod koniec czerwca, na początku lipca publikujemy ten raport. Okej, dobra, to teraz w takim razie dochodzimy do puenty naszego dzisiejszego spotkania. Zaczęliśmy od tego, że wiemy, że jesteście organizacją międzynarodową, która od lat 80. wystartowała swoją działalność globalną, a w Polsce jest od 25 lat. Poza tym, że działacie na rynku usług outsourcingu w obszarze finansów, księgowości, kadr, płac, to jesteście też źródłem wiedzy w postaci raportów, które są przez was przygotowywane i dostarczają taką kompleksową wiedzę również z kilkudziesięciu różnych jurysdykcji, aby pokazać tą kompleksowość całego poglądu na tematykę, którą wy się na co dzień zajmujecie. No to teraz, gdyby ktoś chciał znaleźć do was skróconą ścieżkę, to gdzie powinien się skierować? Jak do was najłatwiej dotrzeć? Najłatwiej przez naszą stronę internetową oraz jesteśmy także bardzo mocno obecni na LinkedInie. Także zapraszam, to są takie dwa podstawowe kanały kontaktu do nas i serdecznie zapraszam. Super, to ja zadbam o to, żeby w opisie do dzisiejszego odcinka te linki nam się znalazły, a po to, żeby zainteresowane osoby mogły do was w szybki i prosty sposób dotrzeć. Bardzo ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję.